Przygotowałem sobie 32 skrzynki, bo za każdego jednego deada będę otwierać jedną skrzynkę. Dwa krótkie mecze, dlatego tych deadów może być maksymalnie 32, ale mam nadzieję, że tyle nie będzie, bo po prostu się nie wypłacę. Także co, startujemy z pierwszą giereszką. Zaczyna się bardzo dobrze. Dobra, musiałem sobie trochę ściszyć CS-a, bo był ewidentnie za głośno. Dobra, nie trafił mnie. Dobra, on na ławce. Dobra, i plant na tym. No i chyba w tej rundzie uda się zrobić, no właśnie. Udało się nie otworzyć ani jednej skrzynki, więc jest bardzo dobrze. Plus do tego nawet Kevlara nie zmarnowaliśmy, więc możemy sobie śmiało kupić kałacha pyk. Także jak na razie statystyki 0-1-0. Najważniejsze by było 0 deadów, bo tych skrzynek jak najmniej będę musiał otwierać. Ale o nie, ten Knight. Dobra, nie ma tragedii. Gdzie on jest? Dobra, jeden śpi. Mi się wydaje, że przez smoke'a zaraz chłop przejdzie. Tak coś czuję. Chyba kolejna runda i kolejnego deada nie będzie. Chyba, że tutaj się ktoś skampi. Nie, no już raczej nie powinienem padnąć. Otwieramy pierwszą skrzynkę w takim razie. To zaczynamy od skrzynki snów i koszmarów. Tutaj najlepsze co może być to oczywiście motylek, gamma doppler, emerald i na takiego liczę. Nie będę tego komentować. No wiecie, lepsze te dwie berety byłyby niż ten niebieski, bo zawsze wiecie, jakieś dwie, trzy dychy czy coś. A akurat mam te dwie berety i one są spoko, bardzo ładny skinek. O-o. Nie, no niemożliwe, że tu nikogo nie ma. Wiedziałem. Nie, jakoś tak za pusto było. O-o. Dobra, i ostatni na szorcie. A nie, tu jeszcze jeden przeskoczy. Dobra, lecimy w takim razie. 4 kile, 1 dead, także jedna skrzynka. A tak w ogóle mam Suprema, bo ranga mi wygasa przez to, że nie grałem długo w CS-a, a jak wbiłem rangę na nowo, no to niestety już nie było globala, tylko był Supreme, w sumie dalej jest. Także tak to wygląda i lecimy otworzyć kolejną skrzynkę. Każdy jeden dead to jest jedna skrzynka, także skrzynka Fracture Case. Nie pamiętam co tutaj było najlepszego, ale otwieramy w ciemno i liczymy, że coś dobrego wypadnie. Ale mnie ten Gaben baituje, naprawdę. I znowu, kurczę, trafiamy niebieskiego skina. O, masakra. He's defusing. Dobra. Chłop na raz chciał próbować. Boss me, boss me, boss me. O, kur... Czepieczone. No ja wiem, że ci... Ale nie moja wina, że mi się scroll kliknął. Piękna głowa. Nie zabij mnie! Dobra, wolę nie mieć killa, ale żebym nie zginął tylko. Że tak powiem, jest lekka motywacja, ponieważ każdy jeden dead to jest 10 zł minus. No bo jednak z tych skrzynek nic dobrego nie wylatuje. Nie! O Jezu! O, nie! Gościu! Jeszcze ten mnie zblokował 4 HP. O, okej, 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 okej. Jest pewien problem. Nawet nie mam jak stąd granatów normalnych rzucić. Patrzcie na to. Jakim jestem cymbałem! Nie trafiłem! Nie trafiłem! No i za karę chyba już taką naprawdę dużą karę otwieram skrzynkę. Tym razem chroma dwójka, klasyczne koski, najlepszy karambit szafir faktoryniu, ale no niestety coś takiego obrzygami wyleciało. Tak jest, jeszcze w stanie field tested. Nie? Minimal wear. Oj, chyba będzie kolejna skrzyneczka. Jaką by tu skrzynkę otworzyć? Może akurat z pałacu coś uda się wyciągnąć, bo taka pozycja w sumie niespodziewana. Skoro otwieraliśmy klasyczki, no to lecimy dalej w klasyczki. Skrzynka była chroma 2, to teraz chroma 3. I coś dobrego może w końcu? Tak jest, mój ulubiony skin. Zawsze marzyłem o P2000 Oceanic w subtracku i minimal wear. Dobra, sprawdzimy sobie teraz taktykę Rush B. O nie! Ha, si. No, jeszcze więcej tych nade'ów. Ja może sobie grzecznie otworzę następną skrzynkę. Po raz kolejny Fracture Case. Deagle Prince Stream, nie obraziłbym się, fajnie byłoby. Albo jakiś fioletowy. Tak jest, mamy w końcu fioletowego. Oj, w okropnym stanie. Nie, no to skrzynka Clutch Case. Nawet nie pamiętam co tutaj było najlepszego. Otwieramy na żywioł. Same niebieskie skiny przelatują, nic dobrego. Nie. To jest niemożliwe, same niebieskie przeleciały. Skoro teraz mamy eko, no to tak nieformalnie możemy już kolejną skrzynkę otworzyć, bo najprawdopodobniej na to się zapowiada. O! To może jeszcze raz skrzynka Fracture Case. Lecimy i... Będzie coś innego niż niebieskie? O, różowe dwa przeleciały, no niesamowite. Nie, no way, dostaliśmy różowego w końcu. Factory New!
Jakie full auto dałem. No to skrzynka chroma 2, karambit Doppler Szafir. Daj mi go. Był różowy niby spoko, ale daj... też niebieskie przynajmniej. On myślał, że rzuci palaka i nikt nie piknie stamtąd. Dobra, ja też nie piknę. Nie, nie. Aj, podniosłem granat i słyszał mnie. To w takim razie skrzynka chroma 3. Czerwone w ogóle mnie nie interesują, tylko i wyłącznie kosa mnie interesuje, bo tutaj są jeszcze te OG Knives, one się nazywają, czyli te najstarsze kosy w CS-ie, ale ich nie trafiamy. No jeszcze obupa. Nie, ci Ruscy to są jakaś, to jest jakaś porażka, znaczy no wiadomo to nie od dziś. A to jeszcze jedna chroma trójeczka, wybieramy kluczyk, otwieramy. Tak powiem wam, że doładowałem 200 zł do portfela na Steamie i myślę, że chyba trzeba będzie jeszcze więcej dołożyć. A my, co to jest, Aloha? Atlas, no tak, Atlas Star Trek'u. Zmienię trochę naszą taktykę i pójdziemy szybko do... Nie mów, że on... Co za cymbał. Nie! To tak dla odmiany jeszcze jedna chroma trójeczka i chyba to jest ostatnia runda. Obym po tym nie spadł. A w sumie to już koniec CSGO, więc tam obojętne. A my dostajemy... Nie, to jest jakaś klątwa. Cały czas Oceanik albo Atlas. To ja sobie może grzecznie otworzę skrzynkę za to, co zrobiłem. Bo tam były 3 easy kille. Ale niestety ani jednego się nie udało wyciągnąć. Wow, fioletowy. Kto by się spodziewał? I to prawie Factory New. I chyba to już będzie koniec pierwszego meczyku. I zobaczcie, prawie maksymalnie wszystkie rundy dostaliśmy. Czyli dla mnie to wychodzi niekorzystnie, bo muszę dużo skrzynek otworzyć oczywiście. Nie, ja nawet nie chciałem, żeby on to wygrał, naprawdę. Smoke and Death. Ty, no może. O, dostaliśmy skrzynkę, którą zaraz otworzymy. Także co, przechodzimy do następnej giereszki. Jesteśmy w kolejnej gierce, tym razem jest to mapa Cache, czyli już nie Polska, to już pewnie większość oglądających nie będzie wiedziała, co się dzieje tutaj. I pamiętamy, żeby nie zginąć, ale żeby przynajmniej zdobyć fraga, będzie spoko. Epa! Opa! I bez skrzynki. A na pierwszy ogień poleci ta skrzynka, którą dropnęliśmy w poprzednim meczu. Dobra, ostatni jest w drzwiach. Lecimy go sobie szybko wyjaśnić. No i znowu nie otwieramy skrzyneczki. No cóż, ja poradzę. Nie wiem, po co on się... Tak jak obiecałem, otworzymy sobie tą skrzynkę, którą mówiłem wam, że otworzymy z poprzedniego meczu. No, dropnęliśmy, to ją otwieramy po prostu. Same niebieskie przelatują, same fioletowe i dostajemy niebieskie. Drugi raz dropię tego różowego. Wtedy był well-worn, a teraz jest minimal wear. Z tym, co kupiłem, nie ma opcji, że padniemy. Kupiłem oczywiście Negeva. Najlepsza broń. Tylko nie wiem, czy nie za wcześnie, bo to jest broń do ostateczności. Mówiłem wam, Negev jest najlepszy. Według mnie, co by nie mówić, to jest na przykład lepszy od takiego scouta. Też możecie się na daleko ustawić i sobie przycelujecie na spokojnie. I co, ja się zastanawiam, czy oni B nie poszli przypadkiem, bo tutaj już się nic nie dzieje od jakiegoś czasu. Nie, no jeszcze myślałem, że jednego się uda wciągnąć. One mid, one mid. Dobra, otwieramy kolejną skrzynkę, chroma dwójeczka. No, przedostatnia skrzynka. Karambit, szafir, no tak bym sobie nim pokręcił. No dawaj, daj tego karambita. No i kolejny jakiś niebieski skin. Jeden na jeden sytuacja. Dawaj, byku, obity jest. Obiecujecie? Jaki timing. Pięknie. Wiecie co? Ja zostanę tutaj na kontrolu. Nie dlatego, że nie chcę zginąć, tylko oni sobie po prostu wejdą, a ich wyczyszczę. Bi, bi, bi. Widzicie? O to chodziło. Nie! Nie! Wilson ma 20 HP, a my otwieramy sobie skrzynkę chroma 2. Tym razem będzie przedostatnia. Nie będzie to ostatnia ani przedostatnia, tylko przedostatnia. Karambit Szafir i dostajemy tam drum obrzygami. Albo nie, CZ-ka i to chyba Factory New ta jest. Co on robi? Co on robi? Nie, no ja w to nie wierzę. On miał wygraną rundę. No tak, strzel. Dobra. To był głupi pomysł. Dawaj, jak nie to, no to może M9, Szafir by się przydała. No ty, MP9, a MP7 Armor Core. A my wygraliśmy rundę, także spoko. Bo to było eko z tego co, no takie pół eko. Zauważyłem, że praktycznie na każdej mapie wolę grać Bombsite B niż Bombsite A. O kurde.
nie ma. O ty kurde! To mid. Nie wiem, po co ja pikuję? Gold, 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 gold. Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. Valencia. Jako, że to jest ostatnia runda pierwszej połowy, to pójdziemy sobie z 5-7, bo nie mieliśmy więcej pieniędzy, to zraszujemy sobie drzwi. Easy kill. Easy... Ja pierdzielę zawał. Wiecie co, jak ja mam AWP, to nie jest najlepiej. No i lecimy w takim razie do Tero. A my tymczasem rushujemy bombsite'a. Obym tylko nie zginął, bo będę musiał znowu doładowywać portfel, bo tych pieniędzy jeszcze dużo nie zostało, bo doładowałem 300. Smoke są, close. To tym razem skrzynka, której jeszcze nie było, bo to jest skrzynka Spectrum. Spoko, itemy, nie wiem, nie pamiętam jakie kostki tu były, naprawdę, no, już się nie orientuję w tym. I dostaj... Minimalware, mam już taką w swoim ekwipunku. Opa! I wygraliśmy rundę. Powiem wam, że ten opening dzisiaj to jest taki różowiutki, no. A my tymczasem dostajemy boost. O Jezus, spokojnie, nie bijcie się. Myślałem, że to ja zabiłem i przestałem. Jak wbijecie pod tym odcinkiem 1000 łapek, to będziemy robić tak, że będę otwierać skrzynkę i to, co trafimy, tym po prostu będę grał. A, i zasubskrybujcie ten kanał. A my już na pewno nie dostaniemy żadnego deda, no jest to niemożliwe. Zostało 5 na jednego. A, jest kolejna runda. Daj sobie. Dobra, jakoś się udało. I chyba nie będziemy musieli skrzynki otwierać. O, albo jednak będziemy? Trochę mu poprzeszkadzamy. No i pięknie. Musimy to wygrać w tej rundzie, bo widzę, że bateria w kamerce ma bardzo mało procent. No, zaraz się rozładuje tak czy inaczej. Widzę, że... Nie. Jeden smurf został. I... Nie! Jeszcze na koniec zginęliśmy. Dawaj, szybko unlock container. I chyba do tego czasu oni powinni wygrać ten mecz. Tak jest, wygrali ten mecz. Może globala wbiłem nawet, nie mam pojęcia. Dostajemy niestety Skara. Nie ma rankapu, ale wygraliśmy. Ale jeszcze otworzymy sobie te skrzynki, do których już kupiłem klucz. I zobaczymy, co wypadnie, bo już jak kupiłem te klucze, no to co mam? Co, one będą mi leżeć w ekwipunku? Nie. Może pierwszy raz byśmy czerwonego itema trafili. No niestety, dostajemy Skar 20. I jeszcze jedna skrzynka. Także co, na dobre zakończenie zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, wpadnijcie na następny odcinek. A my ze skrzynki bonusowej na samym końcu dostajemy 5-7 w Satraku. Minimalware.